Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I dzisiaj będziemy sobie sprawdzać nową aktualizację, która została dodana do niej. I... wow, to jest moja piękna Asuka i jedną z takich najważniejszych zmian w tej grze to jest nowa fryzura mojej Asuki. Nie no, chodzi o to, że możemy sobie kupić, ja wam wszystko pokażę dzisiaj. Zaczniemy sobie od internetu. Osoby, które nie grały jeszcze w GTA, polecam sobie uruchomić grę, bo naprawdę jest dużo nowych rzeczy. Możemy sobie kupić własny jacht, stworzyć go. Możemy sobie stworzyć jacht za nawet 10 milionów dolarów. Możemy sobie zrobić naprawdę fajne rzeczy. Ja byłem na takim jachcie, ogólnie prowadziłem już live z tej aktualizacji i różni gracze zapraszali mnie do... znaczy właściwie jeden gracz zaprosił mnie na swój jacht i mogę sobie popatrzeć, jak to wygląda i to jest naprawdę fajna sprawa. Możemy sobie wybrać wykończenia różne. Dalej. Możemy sobie wybrać podświetlenie jachtu, jakie chcemy. Dalej, możemy sobie wybrać kolor jachtu, może być to czarny jacht. Wow, to jest po prostu niesamowite, no świetna sprawa. I możemy także wybrać sobie polską flagę, nazwać swój jacht, nie wiem, Lucek majonez, cokolwiek. I wow, i po prostu jest, nie? Oj, moment. No i możemy sobie kupić. Pyk, 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 łącznie 9 milionów, prawie 10 milionów musimy za to zapłacić, więc to jest jacht. Na ten jacht możemy sobie oczywiście później, nie wiem, wylądować śmigłowcem. Są oczywiście dwa nowe śmigłowce, 10 nowych samochodów i możemy także kupić dodatkową piątą posiadłość. Proszę bardzo, weźmy sobie i może to być na przykład willa. Może to być willa z 10 miejscami na samochody. Wow. Nie wiem, ja mogę sobie jakąś właściwie zakupić. To jest fajna sprawa, ja naprawdę długo na to czekałem. Nie wiem, spróbujmy to, może uda mi się kupić. Nie, bo właśnie tu jest jedno puste miejsce, bo za mało kasy, mam tylko 300 tysięcy, jestem biedny jak cholera. Nowe miejsce, nowe 10 samochodów możecie sobie dodatkowo zakupić w tej grze. To jest świetna sprawa. Ja jestem biedny, ja nawet nie będę mógł wam pokazać wszystkich tych samochodów, jakie się pojawiły tutaj. Z jednym z tych ciekawszych jest limuzyna z wieżyczką. Wywaliło mi chyba z gry. Nie wiem, albo wywaliło wszystkich innych graczy. Limuzyna z wieżyczką. I nie wiem, ale ten pojazd chyba niestety jest pojazdem taki na przywołanie. Więc on się... zadzwonimy do Pegasusa i ten pojazd się gdzieś tam pojawi w jakimś tam miejscu, tak? A nie jest tak, że na przykład możemy go wziąć sobie na napad. Żałuję troszeczkę, bo jest fajnie opancerzony z boku, ma minigana na górze. Możemy go brać na przykład na misję albo do tam grania swobodnego. W Legendary Motorsport mamy tak. Nie wiem, czy tu chodzi o te pojazdy, ale chyba te. Chodzi o te, tak myślę. Tak, część szefów i innych przestępstw. To są te nowe pojazdy, o których mowa. No właśnie. Ja się tak zastanawiam. Tu mamy kilka wariantów jakby tych pojazdów. Była coś mowa w nocce patchowej, że jest wariant... o właśnie. Jest wariant zwykły, jest wariant opancerzony. To jest świetna sprawa. Wow, to jest niesamowite, ja tego jeszcze nawet nie patrzyłem. Tutaj tego nie można mieć opancerzonego. 6 z tych samochodów można mieć opancerzonych. Tutaj mamy jakiś nowy sportowy wóz, ja to wszystko będę musiał zbadać. Tu jakieś fajne sportowe auto. Było już coś podobnego z takim podobnym przodem. To wygląda jak Chevy Cobra 535, nie pamiętam jak się dokładnie nazywała ta Cobra. Ale wow, ten samochód wygląda pięknie. I no i tutaj na przykład jest sobie taki pojazd, możemy sobie go wziąć w wersji opancerzonej, kupić i on kosztuje, wow, troszeczkę więcej. Nie wiem, czy szyby są opancerzone, czy to jest taka kuruma, nie mam pojęcia. To jest coś a la limuzyna. Ciekawa sprawa, będziemy musieli sobie to wszystko przetestować, ale zobaczcie na to, wow, Range Rover, wow, wygląda świetnie, opancerzony. Kurde, świetnie to wygląda. No i tego możemy opancerzonego wziąć. To jest też fajny model. Ciekawe, czy wszystkie samochody można wziąć opancerzone, ale wydaje mi się, że tylko te niektóre. 6 z tych wszystkich nowo dodanych. Ojej, ręczna klimatyzacja. Ochyda. Moment, a zobaczymy, czy można wybrać sobie tutaj na przykład opancerzenie. Nie można. Czyli dla 6 z tych nowych samochodów są 3 sportowe auta nowe, 6 z tych aut można wybrać opancerzenie do nich, no i jeszcze jest samochód ten opancerzony z miniganem na górze, co jest w ogóle wow, masakra. Zaraz będę musiał dołączyć do nowej sesji, gdzie sobie dołączymy do innych graczy, sprawdzimy przy okazji, czy jest dużo cheaterów, czy też nie. Tutaj nie mamy nic nowego. Ciekawa sprawa, że dalej samochody halloweenowe są dostępne. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest. No i właściwie tutaj nie mamy nic nowego. Możemy... Co to jest? Merryweather Security. Właśnie, jeszcze wam coś pokażę ciekawego. Wchodzimy sobie do telefonu. I tutaj prawdopodobnie możemy sobie ustawić jakoś status, aby być gotowym do roboty. Aha, tutaj mamy zniżkę na wszystkie motorówki o 25%, to mogę wam też pokazać, jak to wygląda. Nie, to na te motorówki, to nie są jachty, żeby nie było. To są zwykłe jakieś tam motorówki, tu mamy Seasharka, tu mamy Squarl, nie wiem jak to się czyta, ale jest tam troszeczkę po taniości. Aha, bo to jest 196, a ja myślałem, że to jest 106 i niby wyprzedaż 147. I tak myślałem, o, jeszcze wyższa cena i wyprzedaż? Dziwne. Co tu jeszcze mamy nowego? No z tych rzeczy to chyba nic, co mógłbym wam powiedzieć. Bardzo interesuje mnie ten nowy garaż, który mogę sobie kupić. Ja jeszcze nawet nie zrobiłem misji u Lamara z lowriderami. Robiłem sobie jedną misję na live'ie. Możecie sobie zobaczyć powtórkę z tego live'a na moim drugim kanale Ludzkie Live'y, gdzie są właśnie te wszystkie powtórki archiwizowane. Jeśli ktoś ma ochotę, tam właśnie wchodziłem sobie na jeden z jachtów. I właściwie fajna sprawa, bo jak wchodzisz sobie do jacuzzi na jachcie, to od razu strój z mojej Asuki się ściąga. No i ona jest sobie w bikini. A teraz fajnie, mam w niej tatuaże, więc wszystko to ładnie się komponuje. No trochę mi głupio, że mam tak mało kasy, ale no teraz ostatnimi czasy długo nie grałem w GTA Online ze względu na to, że dużo było cheaterów. No jest ta nowa aktualizacja, więc może teraz tych cheaterów jest mniej, bo cheaty aktualizują zawsze po jakimś tam czasie od wprowadzenia, powiedzmy, tego patcha. Ale słuchajcie, próbujemy sobie dołączyć do jakiejś nowej sesji i te jachty, na pewno na sesji jest jeden jakiś taki bogacz, który ma jacht i ten jacht jest zawsze gdzieś tam przy brzegu w różnych miejscach. Spróbujemy sobie wziąć jakiś śmigłowiec albo łódź i dostać się na ten jacht. Ci, co mają ponad $1 000 000 w GTA Online, mogą zatrudnić sobie ochroniarzy, czyli normalnych graczy, którym płacą kasę za jakieś tam wykonywanie zadań, na przykład ochronę ich. Nie wiem jak to dokładnie funkcjonuje, tylko przeczytałem to tak w notce i w komentarzach do tej notki, że tam gracze szukali jakichś tam ochroniarzy, coś tam. I no, myślę, że to może być ciekawe. Spróbuję dostać się do jakiejś sesji i spróbuję zaatakować jacht. Spróbuję do niego podlecieć, zabić ewentualnie właściciela albo po prostu pokazać wam jak ten jacht wygląda, jeśli uda mi się na niego dostać i wejść w ten tryb oczekiwania na robotę jako ochroniarz. Może uda mi się coś takiego zorganizować. No i nie zdążyłem jeszcze dodać sobie herbatki, a już okazało się, że dobiło mnie do nowej sesji, to bardzo miłe. Bardzo dużo osób widzę... What? O, okej. Wystraszyłem się. Bardzo dużo osób widzę, że robi teraz napady. Bardzo fajnie. Dobrze, zacznijmy z... O, muszę wyjść z mojej chaty. Jacyś gracze, jacyś Polacy są w sesji. Idziemy sobie do garażu. Weźmiemy jakiś samochód. Prawdopodobnie gdzieś na mapie, tak jak mówiłem, jest jacht. Są chyba też nowe misje. Fajnie, że aktualizują tą grę. Naprawdę bardzo, bardzo mi się to podoba. Wezmę sobie mojego Astona i jedziemy. Nie mogę się doczekać też, kiedy sobie stuniguję te wszystkie nowe samochody. I nie wiem, kiedy ja na nie zarobię. Właściwie każdy zarobek, jaki miałem w tej grze, wydawałem na samochód, więc... Dobra, jest opcja taka, że... No nie wiem, tu są chyba jakieś cheaterzy, ale zobaczmy, co tutaj jest. Nie mam pojęcia. Tu jest jakaś motorówka. Jachty są... Tutaj widziałem, był jeden jacht. Nie wiem, czy te jachty mogą się przemieszczać. Tu jest jakiś VIP. Chyba tymi krzykami są zaznaczone VIPy. Czyli tacy gracze chyba, którzy mają ponad 1 milion dolarów w grze. Nie mam zaproszeń. Przyloty nad miastem zaczął się wkrótce. Jak największą liczbę graczy ze mną. Okej, jakiś event się zaczął, prawdopodobnie związany z samolotami. Nie wiem, czy już właśnie są cheaterzy, czy też nie. Spróbujmy zabić sobie VIPa. Zobaczymy, co z tego będzie. Wezmę sobie, zadzwonię do Pegasusa i respawnuję sobie Savage'a. Spróbuję kogoś załatwić. Savage to jest bardzo słaby taki, można powiedzieć, śmigłowiec. On mi się bardzo szybko niszczy. Nie? Mi się wydaje, że nawet Little Bird, tak zwany, czy Buzzard w tej grze się nazywa, on wydaje mi się nawet mocniejszy od tego Savage'a. Bo Savage kilka strzałów z snajperki i już się zaczyna dymić. No to jest takie... Dobra, tu mamy jakichś graczy, nie przeszkadzamy im, niech się bawią. Jeden jest na czerwono, boję się go. Cały czas dostaję powiadomienia o nowych misjach, jakiś tryb adwersarza. Z tego, co mi mówiły osoby, które były na live'ie, zresztą bardzo dużo osób było w tym czasie, to ten tryb adwersarza nie jest najchętniej wybieranym trybem do grania, no ale nie ma się co o tym sugerować. Dobrze, wyznaczę sobie może drogę do jakiegoś VIP-a. Zobaczmy, ten koleś tutaj. Ten koleś tutaj sobie cały czas w jednym miejscu siedzi. Wydaje mi się, że on jest na swoim jachcie, ale przelecę się jeszcze wzdłuż może tutaj brzegu, wzdłuż tego... O, jest jakiś jacht. Zobaczcie, jest sobie jacht, stoi. Prawdopodobnie należy on do jakiegoś gracza. Jest kilka jachtów. To jest jeden jacht. Zobaczcie, to nie są przelewki. Jeden jacht. Tam widzę, że stoi coś innego. Chyba to też jest jacht jakiś. Możemy sobie na nim wylądować śmigłowcem. Spróbuję go jakoś zaatakować. Raczej atak, nie wiem, no, co mi to da. Bo raczej jest niezniszczalny ten jacht chyba. Spróbuję do niego postrzelać, zobaczymy, co się stanie. No nic, no nic. Nic się nie dzieje. Pokażę wam, no dobra, wyląduję sobie na jakimś jachcie, powiedzmy tutaj. O, aha, zaczyna się teraz ten event, przeloty pod mostem. Nie interesuje mnie on specjalnie, to jest stary event ze starej aktualizacji. Jeden jacht mi... What the fuck, co to było? Jeden jacht mi zniknął, jakieś artefakty, cholera. Spróbujmy sobie wylądować tutaj. Okej, i... Myk. Tutaj ma jacuzzi? Chyba ma. Mam nadzieję, że nic mnie nie rozwali tutaj. Tak, jeden gracz chyba wyszedł z sesji i od razu zniknął jeden jacht. Pięknie ląduje Lucek, bardzo ładnie, pilotaż poziom ekspert. No ale tutaj, właśnie, tutaj mamy sobie chyba jacuzzi, pokażę wam, jak działa to jacuzzi. Tam są motorówki, którymi możemy odpłynąć. Jest jacuzzi. Możemy sobie na przykład podejść do barierki. Ale teraz to chyba nie działa. Ojej. A, okej, działa. Można sobie podejść, tak się oprzeć. Nie? Można sobie wejść do jacuzzi, co jest bardzo fajne, bo patrzcie. Chodzimy. I dupa. Nie wiem, tu musi być chyba jeden z właścicieli koło mnie, bo teraz mi nie zniknął ten strój mój i nie pojawiło się bikini, ale przeważnie tak jest, że właśnie jak się wchodzi do jacuzzi, to znika ten strój, pojawia się bikini, nie? Tu poszedłem. Tak, moim planem jest ogólnie dotrzeć do tego VIP-a i zobaczymy, co się stanie, jeśli go zabiję. Czy uda mi się go zabić? Nie wiem, czy on tam jeszcze jest w tym... Ach, pojawiła mi się mapka tego jachtu, jakby. Do jachtu ogólnie do środka można wejść. Tam jest barek, jest barman albo barmanka. Wziąć sobie drinka, jeśli oczywiście ktoś nas zaprosi do tego jachtu, do środka. Bo w obecnej sytuacji nawet nie mogę skorzystać z jacuzzi. Także nie fajnie. No ale zobaczcie, że fajna sprawa, że te jachty są. One są prawdopodobnie dookoła całego Los Santos. Zobaczcie, tam są kolejne jachty. Zobaczymy sobie teraz na mapkę, czy jest jeszcze jakiś VIP na swoim, ale nie, gdzieś zniknął. Chyba zaczęli robić sobie te misje. Ojej, ja się zaraz tu utopię. No ale zobaczcie, jest tych jachtów naprawdę sporo. Ja myślałem, że one na tej dużej mapce są jakoś zaznaczone, ale nie. Tutaj jest VIP. Tutaj mamy VIPa. Dobra. Lecimy. Lecimy go zamordować. On tam powinien być gdzieś nieopodal. Czy ja dostanę jakąś większą kasę za zabicie jego? Nie mam pojęcia. Jest on bogatszy niż inni gracze, dlatego pojawił się jako VIP chyba. Tak myślę, bo nie jestem pewny, jak to tutaj funkcjonuje, ale tak podejrzewam. Tak, czyli widzicie, tak wyglądają właśnie jachty. Można sobie go kupić. Pojawia się twój jacht gdzieś tam w okolicy. Nie zawsze pojawia się w tym samym miejscu, no bo to jest uzależnione od tego, kto pierwszy wbije chyba na sesję albo coś w tym rodzaju. Ok, widzę tego VIP-a. Zobaczymy, czy uda mi się go zamordować. I co ja właściwie będę z tego miał? Jest gdzieś tu na dole, skitrał się. Jest chyba... Jest chyba AFK. Ojej! Ktoś mnie namierza. Ale mi się pokazało, że on jest AFK. To jest dziwne. Dobra, no to trzeba go inaczej zabić. O! Okej. No i coś zaczyna respawnować kasę. Ja pierdzielę. Czyli już są cheaty. Ech. Nie wiem, co ja mam zrobić. Szukaj nową sesję. No nie da rady pograć w GTA, no kurde. Myślałem, że jest nowa aktualizacja, coś zrobili z tymi cheatuchami, a tu nagle znowu kasę spawnują i jest lipa. No szkoda, szkoda, bo naprawdę fajna aktualizacja, nie może nawet spokojnie pograć. Strasznie mnie to denerwuje. No nic, ale takie nowe rzeczy są, postaram się zdobyć jakąś kasę z napadów, na live'ach będziemy zdobywać sobie tą kasę, robić napady różne i będę kupował nowe samochody i je testował, sprawdzał, jakie mają opcje tuningowe, no i to opancerzenie też trzeba przetestować koniecznie, więc zapraszam na kolejne odcinki z GTA Online, trzymajcie się, na razie, pa pa.